jestem Radek i dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam historię pewnego kazania, które Pan Jezus wygłosił podczas Święta Namiotów. Czytamy o tym w 7 rozdziale Ewangelii Jana, a samo kazanie znajduje się w wersetach od 37 do 39. W ostatnim zaś najważniejszym dniu święta Jezus stanął i zawołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w niego. Duch bowiem dotychczas nie był dany, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. To kazanie zostało tutaj już w pewien sposób skomentowane i wyjaśnione, ale wydaje mi się, że musimy jeszcze bardziej się w nie zagłębić, żeby zrozumieć, o co właściwie tutaj chodzi. I na początek chciałbym powiedzieć wam, że nie bez powodu to wszystko Pan Jezus mówi podczas Święta Namiotów. Dlatego, że podczas Święta Namiotów Żydzi mieli taki pewien obrzęd. I wyglądał on tak. Był sobie kapłan i ten kapłan szedł do sadzawki Siloe. I z sadzawki Siloe brał wodę, przenosił ją i wylewał obok ołtarza. A to wszystko miało zapowiadać taki czas, kiedy w Jerozolimie zostanie rozwiązany problem braku wody i gdy spod świątyni wypłynie rzeka, która stanie się źródłem radości dla całego Bożego miasta. Tak wierzyli Żydzi. I przez cały tydzień ten obrzęd był wykonywany i ludzie o tej wodzie myśleli, a Pan Jezus to wykorzystał i powiedział kazanie o wodzie, żeby coś ludziom przekazać, żeby coś mogli zrozumieć ciekawego. No dobra, ale tak właściwie to o jakiej wodzie jest tutaj kazanie? Czy chodzi mu o taką wodę, której teraz musiałem się napić, bo odmówienia zaczyna mi się głos niszczyć? Czy tu chodzi o taką wodę, którą po prostu, no wiecie, przychodzisz sobie do Pana Jezusa, bo przeczytałeś, że Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije. Więc ty czytasz takie słowa i myślisz sobie, okej, czyli mogę przyjść do Pana Jezusa i dostanę od Niego butelkę wody. Nie, tu nie chodzi o to. Tu przecież chodzi o coś innego. Przecież ta woda to nie jest taka zwykła, normalna woda. Czytamy tutaj, że Pan Jezus to powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w Niego. Więc gdy czytamy o tej wodzie, to tu chodzi o Ducha Świętego. Tu chodzi o to, że człowiek, który wierzy w Pana Jezusa, może do Niego przyjść i może Go poprosić i otrzyma od Niego Ducha Świętego. Otrzyma od Pana Jezusa Ducha Świętego, a ten Duch Święty uczyni człowieka innym, uczyni go nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Ten człowiek stanie się jak ktoś, z kogo wypływa rzeka, a z tej rzeki mogą pić zwierzęta, ta rzeka nawadnia rośliny wokół. Człowiek, który wierzy w Pana Boga, staje się kimś zupełnie innym. Duch Święty dokonuje w człowieku zmiany. Sprawia, że zaczynamy być inni. Sprawia, że zaczynamy bardziej kochać innych, że łatwiej jest okazywać nam współczucie, że łatwiej jest nam pomagać innym ludziom. Właśnie to jest to źródło, które wytryskuje z człowieka i nawadnia innych. I sprawia, że inni też mogą pić i mogą dzięki nam również stać się podobni. Również mogą stać się nowymi ludźmi i jeszcze dalej przekazywać te błogosławieństwa, tę miłość, ten pokój, tę radość. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, że człowiek wierzący może przyjść do Pana Jezusa, może poprosić o Ducha Świętego, może Go otrzymać, stać się zupełnie nowym człowiekiem. To wszystko umożliwia nam uwielbienie Pana Jezusa. Czytamy, że w tamtym momencie, gdy Pan Jezus wygłosił to kazanie, to Duch jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został uwielbiony. To uwielbienie to śmierć Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. To właśnie to wydarzenie umożliwiło to, że Pan Jezus dał swoim uczniom, ludziom wierzącym w Niego, Ducha Świętego. I może Go dać również mi i Tobie. Możemy o Niego prosić i możemy dzięki Niemu stawać się nowymi ludźmi, jeszcze innymi.
lepszymi. Gdy Pan Jezus wygłosił to kazanie, to reakcja ludzi była bardzo różna. Bo niektórzy mówili, że no, Jezus jest prorokiem. Inni mówili, on jest Mesjaszem. A inni mówili, że nie, on nie może być Mesjaszem, bo Mesjasz nie przyjdzie z Galilei, a Jezus przyszedł tutaj do nich z Galilei. Mesjasz przyjdzie z Betlejem. Więc ludzie z powodu Pana Jezusa się podzielili, mieli różne zdania i jedni twierdzili tak, inni tak. Powstał taki rozłam wśród nich. Ale powiem wam, że najciekawsza reakcja, o jakiej czytamy, to reakcja sług arcykapłanów i faryzeuszy. Może pamiętacie z poprzedniego filmiku, dlaczego faryzeusze i arcykapłani zostali wysłani przez nich. Zostali wysłani po to, żeby Pana Jezusa schwytać, żeby go pojmać, co nie? Ale nie udało im się to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że powiedzieli, jeszcze nikt nie przemawiał w taki sposób, w jaki to robił Pan Jezus. Oni wrócili do tych arcykapłanów, wrócili do tych faryzeuszy i powiedzieli im, słuchajcie, on przemawiał w taki sposób, że po prostu nie mogliśmy tego zrobić. Oni sami byli pod wrażeniem tej nauki, którą Pan Jezus im powiedział. Oczywiście faryzeusze byli z tego powodu wściekli, byli bardzo zdenerwowani. Jedynym człowiekiem, który stanął w obronie Pana Jezusa, był Nikodem. Nikodem, z którym Pan Jezus wcześniej już rozmawiał. Zresztą w podobnym temacie, o którym dzisiaj wam mówiłem, bo rozmawiał z nim właśnie o nowonarodzeniu. Tak więc, no właśnie, faryzeusze byli wściekli, byli zdenerwowani, arcykapłani byli wściekli, zdenerwowani i postanowili potem zastawić pewną pułapkę na Pana Jezusa. Ale o tym już nie ja wam będę opowiadał, tylko ktoś inny. A tymczasem ja się z wami żegnam i życzę wam, żebyście mieli tę wodę od Pana Jezusa i żebyście dalej ją przekazywali innym. Cześć!